Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli. Dzień dobry, wieczór. Jak się pani nazywa? Śmiercio. Śmiercica. Dlaczego zabiera pani samobójców? Proszę. Jak to? Jedni dzwonią do mnie z szubienicy, inni bełkoczą spod wody, jeszcze inni śmierdzą. Albo czuć od nich czad, a jeszcze inni podżynają sobie żyły i wołają, krzyczą, żebym przyszła najszybciej, bo nie lubią widoku krwi. Dlaczego oni to robią? No bo od nich chciało im się żyć. Chciało. Dlaczego? Rusz pani głową. Jedni przeżyli zawód miłosny, inni popadli w długi, że nie mogli się wypłacić, a jeszcze inni. Po prostu na złość światu tak zrobili. Ile nieboszczyków już pani zgarnęła? Ilu ludzi przeszło na tamtą stronę życia? Cienkie pole pszenicy. Mogłaby pani oszczędzić tych biedaków? Aż mi się kosa stępiła z
Wstępiłam się koso i już dalej ludzie się nie wieszajcie, bo mam tępą kosę. Czy pani kocha ludzi? Nie. Poczekajcie, aż przyjdę kiedy indziej. Samemu nie wolno. Samemu nie wolno się przedostać na tamten świat bez mnie. A ja mam teraz kosę stępioną i koniec. Na razie na sucho, ale kosa będzie nałuszczona. Czasem w życiu zdarzają się tragedie, ale żeby z tego powodu popełnić samobójstwo, bo ich wielka miłość dobiega końca, przecież będzie następna, a poza tym prawdziwa. Naprawdę prawdziwa miłość nie ma końca. W postaci jej pracy? Tylko się nie poddawać. Trochę cierpliwości i silnej woli pomoże znaleźć nową, może nawet lepszą. Bo źle idzie w szkole? Spoko. Warto poświęcić kilka tygodni, a może wystarczy kilka dni do nadrobienia zaległości. Wtedy zauważy się dobrą stronę szkoły, jaką są na przykład przerwy. Poczujemy się samotni? Samotność może być czasem naprawdę dobra, serio. Poza tym można wybrać się na jakiś koncert, może kawiarni, może tam poznamy kogoś. A że są problemy w rodzinie? Pomyśl o rodzinie, którą kiedyś sam założysz, jaka ona będzie. Tata Jasia powiesił się na strychu. Prima aprilis. Nie. Powiesił się w piwnicy.